Hej dzieciaki, cześć, fajnie, że jesteście na kanale Kocham Zabawki, a dzisiaj w roli głównej Shimmer and Shine. O, a spójrzcie, co obok nich się znajduje. Jakieś kolorowe tubki, co to takiego jest? No tak, to przecież Da Vinci. Dzisiaj będziemy bawili się w małych projektantów. Ale spójrzcie, co takiego z tyłu za Shimmer i Shine się znajduje. Są to jakieś ogromne serca, a na nich napisane Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wow, ale super, no przecież tak. Już niedługo odbędzie się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Będziemy pomagać wszystkim dzieciom, więc dzisiaj ozdobimy sobie z zestawem Da Vinci serca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wow, ile tutaj jest kolorów! Jejku, na który ja się będę miała zdecydować, nie mam pojęcia. Wszystkie mi się podobają. Jest tutaj kolor różowy, pomarańczowy, zielony, czarny, biały, żółty. Oho, wszystkie kolory tęczy. Więc jakim kolorem ja ozdobię swoje serduszko? Hej, a może ty masz jakiś pomysł na wykonanie tych serduszek, co? Ja to nawet nie mogę zdecydować się na odpowiedni kolor. A czy ty masz już jakiś szablon wybrany i kolory, co? Powiedz, powiedz. Tak, ja dokładnie wiem, co chcę zrobić na serduszkach, jak je ozdobić. Więc słuchaj, możemy umówić się tak, że ja zrobię pierwsze serduszko, a ty się nim zainspirujesz, okej? O, bardzo fajny pomysł, super ekstra, bo naprawdę dzisiaj jakoś nie mam pomysłu. Podejrzewam, że kiedy zobaczę twoje serduszko, to na pewno milion pomysłów wpadnie mi do głowy, więc zaczynajmy! No dobrze, tutaj mamy wszystkie serduszka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spójrz tylko, jak ich jest dużo. To teraz musimy je wszystkie wyciąć i będziemy mogły zacząć ozdabiać. Super, w takim razie zabierajmy się do pracy. Uwielbiam wycinać. Serduszka już fantastycznie wycięłyśmy, to teraz możemy zabrać się za ozdabianie. Tak jak mówiłam wcześniej, Shine, ja pierwsza zacznę, a ty będziesz mogła się zainspirować i zobaczyć, jak pięknie można ozdobić takie serduszko. Więc zaczynajmy. Na pistolecie mam umieszczony zielony kolor Da Vinci, więc teraz zrobimy jakieś cuda, wyczarujmy jakieś cuda. Może najpierw obramuję moje serduszko dookoła zielonym kolorem. A może to nie będzie tylko zielony kolor. Może za chwilę to będzie jeszcze jakiś inny kolor. Sami się za chwileczkę przekonacie. Moje serduszko ma już piękną zieloną ramkę. Bardzo mi się podoba. Oho, więc mogę przystąpić do dalszego działania. No i ukończyłam pierwsze serduszko. Jak Wam się podoba? Bo ja jestem zachwycona. Naprawdę teraz przepięknie wygląda. Ta zielona ramka i żółta naprawdę dodają uroku temu serduszku. W takim razie zabieramy się za kolejne serduszka. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Teraz już wiem, jak dokładnie chcę ozdobić swoje serduszko. Ty naprawdę przepięknie je ozdobiłaś. Nadałaś mu taką ładną zieloną ramkę oraz żółtą. A ja zrobię coś fajnego i nie powiem Ci, zaskoczę Cię! Dodam tylko, że kolor, którego użyję, na pewno będzie w kolorze moich włosów, czyli różowy! Więc teraz moja kolej, patrz uważnie, bo mam naprawdę świetny pomysł!
Moje serduszko jak na razie ma całą górę różową, ale poczekaj tylko, aż zobaczysz, jaki będzie dalszy finał ozdabiania serduszka z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Spójrz tylko, na jaki pomysł wpadłam. Jest tutaj taka obramówka różowa, ale dodatkowo takie kreseczki różowe pojawiają się pomiędzy napisami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mi bardzo się to podoba, ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec. Tadam! Moje serduszko jest już skończone. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ja jestem zachwycona, bardzo mi się podoba i są tutaj moje ulubione kolory, różowy oraz żółty. Faktycznie nasze serduszka są naprawdę przepiękne. Moje w kolorze zielono-żółtym, a twoje w kolorze różowo-żółtym. Słuchaj, Shimmer, to może zrobimy jeszcze jedno serduszko, ale tym razem wspólnie. Połączmy swoje siły na wspólne serduszko. Dobrze, to słuchaj. Ja mam taki pomysł, aby turkusowym kolorem porobić kilka kropek, a potem innym kolorem. Co ty na to? Tak, świetny pomysł, więc zabierajmy się do pracy. Po prawej stronie mamy kolor turkusowy, a teraz tutaj zrobimy kolor fioletowy. Shimmer, ukończyłyśmy już nasze serduszko. Myślę, że nie warto już tutaj nic dodawać, bo będzie za dużo się działo. Mamy tutaj dwie połówki pokolorowane na inne kolory. Ja jestem zachwycona. Jedna połówka jest w kolorze zielonym, a druga w kolorze fioletowym. A tak prezentują się serduszka, które przed chwileczką wykonałyśmy. Ja jestem zachwycona, bardzo mi się podobają i bardzo fajne jest to, że każde z tych serduszek jest zupełnie inne, oryginalne i jedyne w swoim rodzaju. A teraz, kochana, mogłybyśmy się wybrać do dzieci i wręczyć im te serduszka. Naprawdę zrobiłyśmy świetną robotę, serduszka są pięknie ozdobione. No i chętnie wręczyłabym je dzieciom, aby zobaczyć ich piękny uśmiech. Aha, masz rację, świetny pomysł. Możemy pójść do dzieci i im wręczyć te serca, które ozdobiłyśmy. Świetnie, ale zanim pójdziemy, to zapraszamy Was, drogie dzieciaki, abyście zasubskrybowali kanał Kocham Zabawki, dali lajka, czyli łapkę w górę. Zgromadźmy tutaj mnóstwo lajków dla wszystkich dzieci, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i oczywiście dodawajcie komentarze, a tam wpiszcie, czy Wy również kupujecie takie serduszka, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, a my Was serdecznie pozdrawiamy. Shimmer i Shine, do zobaczenia, kochani!